Witajcie serdecznie. Tym razem proponuję Wam takie krótkie, szybkie czytanko pod tytułem Kto nie jest Tobą zainteresowany? Nie jest zainteresowany, czyli być może są to osoby, które wydarzycie jakimś zainteresowaniem, ale no, nie ma tego zainteresowania z drugiej strony, więc tutaj sobie chcielibyśmy to być może dzisiaj zweryfikować, to znaczy ja chciałabym na pewno, a być może są też osoby, które chciałyby właśnie to sprawdzić, czy mają słuszne podejrzenia, że być może ktoś, kim Wy się interesujecie, no niekoniecznie przejawia takie zainteresowanie w Waszym kierunku, więc wybieracie sobie jedną z trzech opcji, 1, 2 i 3, która Was przyciąga, która po prostu do Was przemówiła w pierwszej chwili, to wybierzcie sobie właśnie te opcje. Najlepszy jest taki pierwszy wybór, który następuje właśnie w pierwszej chwili bez zastanowienia. Tak właśnie działa intuicja i powinniśmy sobie to wybierać właśnie intuicyjnie, żeby to był przekaz z nami korespondujący. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, abyście byli na bieżąco w tym, co się tutaj dzieje. Tak samo do zakładki Społeczność zapraszam, ponieważ tam również jest informacja o najświeższych promocjach, o tym, co się dzieje na kanale, co się będzie działo w najbliższej przyszłości. Zapraszam wszystkich na multirytuał z okazji otwarcia portalu 1111. Też macie tam właśnie taką informację w zakładce Społeczność. Zapraszam do korzystania z promocji weekendowej. Zapraszam do korzystania z rozmaitych czytań indywidualnych, które również macie w ofercie w zakładce Społeczność. Kontakt do mnie zawsze znajduje się w opisie pod filmem. A tymczasem zaczynamy nasze czytanko. Kto nie jest Tobą zainteresowany? Przypominam, nie jest Tobą zainteresowany. Kto nie jest Tobą zainteresowany? Jakaś osoba, którą Ty widzisz jako po prostu swoje przeznaczenie, tak Ci się mogło wydawać, że wow, bo tutaj los mnie zetknął z tą osobą, ona pokazuje się w karcie gwiazdy, więc to też może być, wiecie co, zodiakalny wodnik na przykład. Jeżeli ktoś by miał jakiegoś wodnika, zastanawiał się tutaj nad wodnikiem, to wodnik nie jest zainteresowany Wami. Też może być osoba, z którą Wy się pokłóciliście, dostaliście jakąś nauczkę, bądź ta osoba dostała jakąś nauczkę od Was. Czy była tu między Wami jakaś kłótnia, walka, no tutaj to akurat tak jest pokazane, że ktoś od kogoś oberwał po 4 literach, ktoś komuś dał popalić i jakby ta osoba zaczęła się skupiać na realizacji swoich marzeń, pragnień, celów, ona jest teraz jakby na tej fali wznoszącej i przestała się tutaj po prostu Wami interesować, więc jeżeli coś tam się między Wami wydarzyło i Wy ewentualnie nadal nie zaprzestaliście interesować się tą osobą, to tutaj niestety no, wszystko wskazuje na to, że ta osoba poszła gdzieś za swoimi własnymi pragnieniami, celami i zostawiła tę sytuację. Po prostu nie chcę powiedzieć brzydko, że olała temat, natomiast po prostu jakby w tym momencie realizuje po prostu siebie, realizuje to, co chce i nie chce wracać jakby do tego, co było. Dostała tutaj nauczkę, mogła się sparzyć w relacji z Wami, czy Wy się sparzyliście w relacji z tą osobą, ona jakby już w tym momencie ma swoje jakieś inne ambicje, swoje cele, które realizuje i nie jest po prostu już zainteresowana Wami pod takim względem jak wcześniej. Teraz opcja numer 2. Kto nie jest Tobą zainteresowany w opcji numer 2? Żona. Albo Twoja, albo czyjaś żona, bo jest karta cesarzowej. Tu widać, że jest umiarkowanie, czyli tu się skupia kobiecina na czymś tam, co ją w tym momencie zajmuje, pasjonuje, może pracuje nad czymś. Natomiast wykazuje umiarkowanie w stosunku do Ciebie, czyli po prostu no, nie za bardzo się interesuje, co u Ciebie słychać, co Ty robisz, czym się zajmujesz. To może być też Twoja matka, to może być ogólnie kobieta taka prowadząca jakiś własny interes, biznes, kobieta dobrze prosperująca, czyjaś matka, czyjaś żona. No tak jak widać na załączonym obrazku, może to być blondynka o jasnej cerze, niebieskich oczach, z dosyć długimi włosami. Być może tutaj ta osoba jest do kogoś podobna, kogo Ty kojarzysz, więc być może właśnie na zasadzie po prostu obrazka jesteś w stanie to dopasować do jakiejś osoby. W każdym razie ta osoba się już Tobą nie interesuje. Jeżeli to była Twoja żona, ale się rozwiedliście, bądź coś się pomiędzy Wami stało, no to już tutaj jakby osoba nie chce reaktywować małżeństwa, nie chce wracać, nie chce dawać temu kolejnej szansy, no po prostu już nie jest zainteresowana tym tematem. Teraz opcja numer 3.
Kto nie jest Tobą zainteresowany, trójeczko? Ktoś, z kim prawdopodobnie wcześniej byłeś bądź byłaś w związku, ale to się zakończyło i to tak, no zakończyło się w wyniku zmęczenia materiału. Było dosyć ciężkie zakończenie. Tu mamy dwie dziesiątki, więc jestem pewna, że chodzi o osobę, z którą prawdopodobnie byłeś czy byłaś w związku. Ta dziesiątka kielichów w tym wypadku pokazuje mi, że coś jest dokonane, czyli ten Wasz związek, ta Wasza relacja została dokonana i tutaj dziesiątka buław, czyli coś się kończy, czy co było no, po prostu nie najprzyjemniejsze, co nas przytłaczało. Mogliście tworzyć wspólny dom, mogliście być małżeństwem, mogliście być w związku nieformalnym, ale w każdym razie ta relacja już czasy świetności swoje ma za sobą i jeżeli Wy jeszcze byście myśleli, żeby ewentualnie spróbować wrócić, dogadać się z tą osobą, jeszcze na przykład myślicie o tej osobie od czasu do czasu, to tutaj wygląda sytuacja tak, że ta osoba jakby już definitywnie to zakończyła i po prostu już Wami nie jest zainteresowana. Tego zresztą dotyczył temat czytania, więc taka osoba już po prostu no, nie jest tutaj niestety zainteresowana. Stety albo niestety, bo w zależności jakie są Wasze zapatrywania na sytuację. Więc tak to wygląda. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.